przypominając sobie wzajemnie porażki i błędy. Dużo emocji wzbudziły socjaldemokratyczne plany zmian w systemie podatkowym. Stoiber krytykował jako poważny błąd propozycję przesunięcia o rok zapowiadany na przyszły rok obniżki podatków. Koalicyjny rząd zamierza uzyskać w ten sposób 7 miliardów euro na odbudowę zniszczonego przez powódź kraju. To zarżnięcie koniunktury, mówił Stoiber. To dalsze zadłużanie kraju, argumentował. Lider Hadeków skrytykował obecną politykę imigracyjną. Jego zdaniem obcokrajowcy mają teraz drogę do niekontrolowanego wjazdu do Niemiec. Kanclerz Gerhard Schröder bronił obowiązujących przepisów i zarzucał rywalowi manipulowanie cyframi. Potwierdził także negatywne stanowisko swego rządu wobec ewentualnej interwencji zbrojnej przeciwko Irakowi. Obaj politycy wykluczyli możliwość utworzenia po wyborach wielkiej koalicji, czyli wspólnego gabinetu Hadeków i socjaldemokratów. Niemcy czeka jeszcze jeden telewizyjny pojedynek 7 września na 2 tygodnie przed wyborami do Bundestagu. Gruzińskie wojska kontrolują już wąwóz Pankiski na granicy z Rosją. Do wąwozu sąsiadującego z Czeczenią weszło 1,5 tysiąca żołnierzy. Władze nazywają akcję operacją antyterrorystyczną i antykryminalną. Rosja utrzymuje, że wąwóz Pankisi jest bastionem czeczeńskich partyzantów i oskarża Gruzję o tolerowanie ich działalności. Według różnych źródeł w okolicy wąwozu ukrywa się od 500 do 2000 czeczeńskich partyzantów. Gruzińscy dowódcy nie donoszą jednak o oporze. Tbilisi chce zbudować w wąwozie umocnione posterunki. Miałby pomóc w kontrolowaniu trudno dostępnego górskiego terenu. Prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze określił akcję jako operację wymierzoną przeciwko bandytom, unikając słowa terroryści, jak Rosjanie zwykli określać czeczeńskich partyzantów. Gruziński prezydent jeszcze raz ostro skrytykował Rosję za punktowe bombardowanie wąwozu Pankińskiego. Zginęły wówczas 3 osoby. Chociaż Rosjanie od dawna domagali się przeprowadzenia operacji w wąwozie, teraz wypowiadają się o niej krytycznie. Obserwatorzy piszą, że to dlatego, że woleliby sami zrobić porządek w gruzińskim wąwozie. Rosjanie zarzucają władzom w Tbilisi działanie pokazowe i potajemne wspieranie czeczeńskich separatystów. W Lublinie zaledwie co piąty absolwent znalazł dotąd zatrudnienie w ramach programu Pierwsza Praca. Choć jego realizacja potrwa do końca roku, już dziś wiadomo, że w urzędach pracy nie wystarczy pieniędzy na pomoc wszystkim bezrobotnym absolwentom. Miejski Urząd Pracy w Lublinie otrzymał 650 tysięcy złotych na zorganizowanie stażu i zatrudnienie 309 absolwentów. Dolewam, że jest tak krótki. Niestety staże są zawierane tylko na 3-4 miesiące, gdy ustawa mówi o 12-miesięcznych stażach. W Lublinie limit miejsc stażowych już się wyczerpał. Na pracę w ramach rządowego programu może liczyć jeszcze około 40 młodych bezrobotnych, ale pracodawcy niechętnie przyjmują absolwentów. Powód? Muszą ponosić część kosztów zatrudnienia. Ten program jest troszeczkę chybiony, ponieważ no cóż, na 4 miesiące ewentualnie można znaleźć pracę, a potem zaczyna się od początku. W kasie Powiatowego Urzędu Pracy pozostało tylko 10% rządowych pieniędzy na zatrudnienie absolwentów z Lublina. Trochę lepsza jest sytuacja w terenie. Ofert brakuje, ale i tak pracownicy pośredniaków muszą się spieszyć. Program trwa tylko do końca roku. Gdyby była realizacja przez okres dłuższy, mielibyśmy szansę na podpisywanie większej ilości umów. Pracownicy urzędów pracy spodziewają się, że najwięcej bezrobotnych absolwentów będzie rejestrować się we wrześniu i październiku. Oni mają niewielkie szanse na staż lub zatrudnienie z programu Pierwsza Praca. Brawura, lekkomyślność i alkohol to główne przyczyny utonięć. Ciepłe lato sprzyja kąpielom, ale niestety i niechlubnym rekordom. Tylko w sierpniu, na przykład na Lubelszczyźnie, woda pochłonęła 11 ofiar. Od początku roku jest ich już 58. W stawie rybnym w Rykach utonął 23-letni mężczyzna. W tym roku w tej miejscowości to już czwarte utonięcie. Przyjechali kibice na mecz, chyba w trakcie podróży już pili alkohol. No i tutaj jeden z nich postanowił się wykąpać. Dwóch kibicowało na brzegu, ale też w stanie takim wskazującym na spożycie. I on nagle zaczął się topić. Wcześniej udawał też kilka razy, że się topi. Nie wierzyli mu, poszedł na dno. No nikt nawet nie zareagował. Nikt nie rzucił się z pomocą. Mimo podjęcia natychmiastowych poszukiwań przez ekipę ratunkową miejscowej straży pożarnej ciała nie odnaleziono. Wezwano płetwonurków z Lublina. Takie akcje poszukiwawcze są niebezpieczne w naszych zbiornikach z uwagi na to, że jest bardzo mała przejrzystość wody. Praktycznie w tym zbiorniku zerowa, bardzo zamulone dno. Także są to niebezpieczne poszukiwania. Wśród ofiar utonięć najwięcej jest młodych ludzi. Brakuje im wyobraźni. Do końca wakacji synoptycy zapowiadają dobrą pogodę.
Żeby letni wypoczynek nie zakończył się kolejną tragedią, tej wyobraźni nie może zabraknąć. To wszystko teraz. Zapraszam na 19.30, Panorama w Dwójce o 16, a już za 20 minut Kurier w Regionalnej Trójce. Do zobaczenia.